Pana w mundurku szkolnym z dziećmi siedziała na tym, takim ciężarowym samochodzie i tak samochód szarpnął, tak ona tak się chybnęła do tyłu. Pojechali. Nie bój się, synku, najdroższe serduszkowe. Internowanie już wkrótce skończy się. Nie bój się, synku, najdroższe serduszkowe. Internowanie już wkrótce skończy się. 8 czy 9 stycznia przewieziono nas do Głogowa i tam już zaczęło się no, takie normalne życie obozowe. Wykłady, zajęcia, rozpychanie się w celu uzyskania coraz większego stopnia swobody. Zaczęło się drukowanie znaczków, wyrób biżuterii patriotycznej z monet, najpierw piłowanych włosowymi pilnikami, następnie trawionymi wodą królewską, czy też kwasem azotowym. Byli tam w Głogowie ludzie z całej południowo-zachodniej Polski. Od Gorzowa Wielkopolskiego przez Zieloną Górę, okolice Kalisza, Jarocina i cały Dolny Śląsk. Prowokali do południa, kładąc nas na znak. Tak powstało nasze białe tango. Tak razy tango i kawałek morze. Konspiracja szkolna w Nowej Soli była pewnym ewenementem, zwłaszcza na w samym początku stanu wojennego. Została ona uznana za na tyle ważne wydarzenie, że zostało opisane w jednej z pierwszych pozycji wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Ta konspiracja funkcjonowała około 3 miesięcy, powstała na bazie Oazy, ruchu oazowego w Nowej Soli. Organizatorami tej organizacji była młodzież skupiająca się głównie wokół elektryka, zespołu szkół elektrycznych, ale należąca również do innych szkół, chodząca do innych szkół, między innymi Odlewniak, czyli zespół szkół mechanicznych i budowlanych. W Kożuchowie również była część młodzieży, która należała do tej organizacji. Tak jak powiedziałem, powstała właściwie jako reakcja na stan wojenny. I głównym jej celem było przede wszystkim wyartykułowanie, bym tak powiedział, protestu przeciwko temu, co się zdarzyło. Ta młodzież nie załamała się w momencie wprowadzenia stanu wojennego, wykazała dużą wytrwałość, męstwo, gotowość do poświęceń. Kupowało się, były takie zabawki z literkami gumowymi, więc kupowało się kilka takich zestawów i coś się tam zawsze złożyło, na jakiś tekst wystarczyło. Część młodzieży z naszej organizacji robiło to w ten sposób, że wypalało z tych płytek takich PCV, co się przykleja do podłogi, po prostu no, takie ulotki. Wypalane to było traktowane jako matryca, szło na druk, no, takimi różnymi sposobami domowymi. Podziemie to solidarnościowe dysponowało lepszymi technikami. My dopiero wchodziliśmy, nie mieliśmy takiego bezpośredniego kontaktu. To był ten czas, kiedy duża część była internowana. To były internowania. Bo tam no, po prostu w obozie to siedzieli chłopcy, tacy, no, znacie taki serial MacGyver. To zwłaszcza, no, więc tam też chodziło o to, żeby ze środków powszechnie dostępnych wykonać różne rzeczy. Jak ciężko dzisiaj być samotnym. A to znaczki ktoś albo koperty produkował. Ciężka wojna jest narodem, nie da się założyć urodem, chociaż urwa dla tego ten.
Solidarnie naród stoi, wrony wcale się nie boi, o czym nie da przemarmować swoich piór. Przeciw rządom generała, dzisiaj stoi Polska cała, od Rosyku do Zaczajki naszy gór. Kamienna góra głowu, to pole szerte wieca, obozy drogie dzikie, nie prawie z gorskim szykiem, na apel woła da. Rewizje, przesłuchania, transporty i więzienia, cenzura i kolejki, bezprawia dziki burz, socjalizm przeszedł wzdłuż. Niech nie myśli oddziałowy, że pomysł taki nowy, to historia znana już od lat. Ktoś tam kurze myśli chytrze i klawisze w ręce wytrze, pozostanie na sumieniu brudny świat. A historia nas rozliczy, gdzie prawdziwi robotnicy, a gdzie ten, co rozkaczela dwójku dał. Wtedy każdy będzie słodki i na zawsze będą płotki, bo ten z góry za nas zawsze dobrze chciał. Kamienna góra głowu, po pole szelce wyca. Trzon tej organizacji, Federacji Młodzieży Walczącej Polskiej, mieścił się w Elektryku, ale brali w tym udział również chłopcy z Odlewniaka, czyli dawnego mechanika, ze szkoły rolniczej w Kożuchowie i z innych placówek. Odbywał się w ten sposób, że przyjeżdżali do szkoły panowie. Zabierali ze szkoły do domu, w domu rewizja i tam jeszcze inne rzeczy. I później do aresztu śledczego. Normalny areszt śledczy, jakby osadzeni byliśmy w Zielonej Górze. I razem z więźniami, którzy popełniali te przestępstwa, tak, kryminalne. Więc tak to wyglądało. Nie było jakiejś specjalnej celi dla tych osób, które wśród nich żeśmy przebywali. No i tutaj dużą rolę jakby w podtrzymywaniu normalności, w cudzysłowie, ja to tak powiem, odegrała właśnie pani Maria. Bo to był czas, kiedy był czasem dla mnie pisania pracy dyplomowej, robienia tej pracy i przygotowywania się do matury. I w zasadzie ona mi to wszystko organizowała, w sensie takim, może nie bezpośrednim, ale na przykład w kontakcie z panią polonistką, panią Palczyńską, uzgodniła etapy mojego przygotowania się do matury z języka polskiego. Po prostu więzienie też było coś takiego jak biblioteki. Więc wypożyczałem książki, czytałem, pisałem różne wypracowania, które później pani Palczyńska sprawdzała na przykład. No, poza tym, ponieważ jestem jedynakiem, więc też dużą rolę pani Maria odegrała w podtrzymywaniu mojej rodziny, mojej mamy i taty. Po prostu w podtrzymywaniu na duchu, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się dobrze skończy. Tak to wyglądało realnie. Także i można powiedzieć, w życiu mojej rodziny i w życiu klasy, w moim życiu osobistym, no, odegrała w tym momencie bardzo istotną rolę. Także tutaj była jej istotna rola, jeżeli chodzi o takie życie jakby poza wolnością. No, część z nas była w więzieniu i jakby z tej z więzienia nas wprowadzano do sali rozpraw na sądzie w Zielonej. Widziałem się również z panią Orłowską-Płonką później jeszcze po zwolnieniu z internowania, gdzie spędziłem rok bez dwóch tygodni. Widziałem już wtedy ją, jak już była zdegradowana, karnie przeniesiona do dziewiątki i też no, byłem świadkiem, jak mężnie znosiła to cierpienie. Cierpienie, które jest tym trudniejsze, jeżeli się cierpi no, w samotności, w pewnej izolacji, kiedy otoczenie jest zastraszone. Uruchomiono całą tą procedurę dyscyplinarną wobec niej. Dyscyplinarnie została przeniesiona do innej szkoły. To jest taka placówka obok, była ośrodek szkolno-wychowawczy. I tam pracowała przez jakiś czas.
a później wiem, że wróciła z powrotem do brzegu, skąd właściwie pochodzi. Więc imponowała mi swą mężną postawą i czułem właśnie i z nią, i z tą klasą z elektryka szczególną więź, bo kiedy ja siedziałem w różnych więzieniach, to oni występowali o nasze uwolnienie. To była prawdziwa solidarność, ta codzienna, wytrwała, wymagająca wyrzeczeń. Wilczy bilet to była takie narzędzie ad baculum, od strachu, prawda, że jeżeli coś tam nie będzie z nami współpracował, to nie dostaniesz pracy albo nie dostaniesz po prostu się na uczelnię. I stąd taka moja była decyzja, żeby studiować na takiej jednej z wolnych wówczas uniwersytetów w Polsce, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. Prawa, odważna, zdolna. Na pierwszym miejscu stawiała Boga. Byłem zazdrosny. Gdy ją poznałem, byłem katolikiem, ale nie tak bardzo praktykującym. Ją odprowadzałem do kościoła, a sam szedłem na przykład na piwo z kolegami. Byłem zazdrosny, że żona kocha kogoś bardziej ode mnie, ale potem się wyleczyłem. W Nowej Soli na przykład w kościele kapucynów istniało duszpasterstwo świata pracy, gdzie przyjeżdżali różni naukowcy, gdzie zarówno nauczyciele, jak i absolwenci z tamtych lat, czy uczniowie mogli brać w tym udział. Pani Maria Płonka zawsze była bardzo charyzmatyczna, a więc charakterystyczna w tych swoich działaniach, miała dar, może taki mówienia wprost tego, co myślała. Nie owijała w bawełnę, mówiła otwarcie, wprost i swoich poglądów się nie obawiała. Parę lat pracowała w dziewiątce. Przeszła na tak zwaną rentę zdrowotną. Po zakończeniu pracy w szkole numer 9 zajęła się tym, co naprawdę lubiła. Pisała wiersze, udzielała się przy kościele. Do pokoju wpadła ogromna mucha, obrzydliwie kosmata. Lata pod sufitem i brzęczy buczy. Chyba kombinuje. Latając wysoko, znajdę wyjście pod sufitem, a otwarte okno zaprasza w szeroki świat zapachem wiosny. Mucha ma wybór. Wolność lub dostać w łeb. Przestanie przeszkadzać. Ile razy muszę dostać po uszach, by skłonić głowę? W szkole pokory dostrzec okno. Muszę tylko przestać brzęczeć, latać bez celu, obijać boki bez sensu, w pokornej ciszy dostrzec światło. Ciągle wydaje się, że już jestem wyżej w życiu duchowym, że właśnie osiągnąłem kolejny szczebel rozwoju. Zaczynam z zadowoleniem pobrzękiwać czystym sumieniem. I nagle pac. Nieprzewidziane uderzenie zbijające mnie z piedestału podświadomie zbudowanego obrazu mojego dążenia do świętości. Jedno pac losu i już zaczynam skarżyć się. Dlaczego mi tak trudno? Dlaczego ja? Chociaż bardzo...